Hej, witajcie w kolejnym odcinku tutaj naszych wojen. Ze mną jest Faust. Witam. A reszta to już wymiękła totalnie, więc... Zostaliśmy sami. Zostaliśmy sami. Już nie nagrywają, już nie będzie ich komentarzy, nie będzie o tym mówienia, co robi Repus tą swoją lubeką. Chociaż widzę, że w trakcie wojny wyszedł, w którym nawet wygrywał, więc... No, pewnie zaraz lubeka spisuje i się usadzi. No, więc dobra, to pauzuje jedynka i lecimy do wojny. Zobaczymy, jak to będzie. No tak, myślę, że to już jest nasza ostatnia sesja. Ta nagraniowa, spokojnie. Że dziś już skończymy tę nierówną walkę. Czy ja wiem, czy taką nierówną? No, chociaż teraz... Chociaż teraz dzięki temu, że to ten obszar wreszcie nie jest pokolorowany i przynajmniej mam ten widok terenu, to przynajmniej wiem, gdzie są wastelandy w tym momencie. A widzisz, no wtedy ładnie to wykorzystałem, myślę. No. A to jest zjebane, ja to co chwilę muszę to włączać, a co reset gry mi się to przełącza znowu na to badziewie. Dobra, jak ja to wyglądam. Okay. Ja teraz się zastanawiam, co by tutaj zrobić. Zgaduję, że masz dużo ludzi, nie? Co? Zgaduję, że masz dużo manpowera i ludzi, nie? No, rośnie, odrósł już mi manpower powolutku. No w sumie. Kasowo też nieźle stoję. No to ja też nie narzekam, szczerze powiedziawszy. A tak to patrzysz tutaj, jak to wygląda w naszych armiach. 350 na 300. No to wyrównanie. Dobra. Ta Francja głupia to wreszcie spisuje mi, czy nie? Jeszcze. No ale to już mogę tam flotę wysyłać w sumie do Francji. No i w sumie dobrze zrobiłeś, że nie wybudowałeś tego kanału. Bo ja teraz grałem sobie Ameryką i tam miałem ten kanał. On po prostu, te kanały po prostu, wiesz, nie ma tak, że toczysz wojnę i jednostki przeciwnika nie mogą przepływać. No właśnie. To jest głupie w sumie. Powinno być właśnie, że jak się posiada kanał, to można regulować, kto może nim przepływać, a kto nie. Bo przecież kanał to nie jest wcale tak szerokie miejsce, gdzie na przykład jakimś łańcuchem by się tego nie zablokowało, czy nie? No oczywiście, no. Spokojnie dałoby się to przeblokować normalnie. A niestety w tej grze tak to nie działa, nie jest to fajne. No, ale powiedzmy już... Ale może kiedyś to wprowadzą, bo też jak oglądam... Może kiedyś tak, bo to by było naprawdę dobre. Tak, ta jak oglądam te zmiany, które oni tam planują wprowadzić w tych najbliższych patchach, co mi widzowie piszą, to teraz ten poradnik zrobiłem z Mingu i w sumie byłem świadomy, że oni tam jakieś zmiany wprowadzają, ale nie myślałem, że aż takie, że to będzie totalnie nowy kraj. Powiadasz. No. No cały system cesarstwa wprowadzają praktycznie od nowa, jak to ma tam działać. Te faction'y mają zmienić na jakieś totalnie inne, ale to się zrobi jakiś odcinek uaktualniający i tyle będzie z tego. Dobra. Widzę, że w podobnym tempie rekrutujemy wojsko nowe. Coś mi tam padło. Nie, ja tutaj tak szczerze powiedziawszy nie wiem, czy zostawać, czy cofać się, bo teoretycznie mam tutaj trochę złota. Ale czy to jest... Czy to ma sens, czy to ma rację bytu tutaj walka? Ja tu patrzę, gdzie tu by być. No, cofasz się. Ta, bo tutaj, szczerze powiedziawszy, to nie jest najlepsze miejsce. A dobra, nie powiem ci. Nie mów, potem. Potem sobie pogadałem. Możemy pogadać o tej sytuacji, która była już. Tak jest. Powiedziałem ci o tym, gdzie chciałem się desantować na początku tej wojny. No właśnie, to możesz teraz na odcinku powiedzieć. Tak, że w momencie, kiedy tam Kiksunie miał tą wojnę z Faustem, jak mu pisałem, żeby ten nie pisował i tak dalej, że zaraz wejdę Faust, to chciałem mu tutaj się zdesantować. W Sus i w Demie, tutaj go przeciąć. Gdzieś tutaj też są góry zaraz, tak, w Al-Karak. Liczyłem na to, że to szybko zdobędę, a Faust będzie gdzieś tam miał przynajmniej połowę swojego wojska po drugiej części kontynentu. Go w ten sposób odetnę. No ale niestety Kiksunio się poddał trochę za szybko jak na moje plany. Nie wykorzystałem sytuacji dla mnie przemiłej. Dobra, Francję zaraz spisuję. A Francja to... Dużo nie zrobiła, tyle, że tam jeszcze trochę. No dała zabić sobie 60 okrętów i dała zabić sobie ten 60 tysięcy wojska, co mi przyszło na góry. No ta.
Więc całkiem miło było z jej strony. A jak to twoja koalicja? Jest cały czas? No coś tam Jest, jest, ale masz, nie ale wybuchnie, niewielka póki mam niestety. powera i wojsko w takiej liczbie No tylko. właśnie tak planowałem, myślałem, żeby ci na przykład tutaj sprzątnąć, ale nie, to nie ma zbytnio racji bytu. Nie w tym momencie. Bo za mało ludzi mam. Muszę poczekać jeszcze. Okej. W sumie nie ma dobrego miejsca do obrony. A nie jest, tutaj. A nie, to tędy też można przejść. Kurde, jeszcze tych wastelandów nie widzę. Nie wiem, gdzie tu jest wasteland, nie mogę się spokojnie zablokować. Opcja gry, zerknij sobie. Nie, a to chyba w tych, które trzeba przed włączeniem. No, Tak? ta. Tak mi się zdaje, bo tutaj już nie widziałem tego. A już kilka razy to włączałem. I za każdym razem mi po prostu co przełączenie gry, to mi ten się samo wyłącza i to jest strasznie wkurzające. No ciężka sytuacja, ci powiem. O, mam nadzieję. O dobra, White Piece wreszcie od tej. 27 tysięcy tylko niby stracili? Nie wierzę w to, przecież tam była 60-tysięczna armia. A to ciekawe. Ja ostatnio poluję na achievement, żeby mieć ten milion strat po każdej ze stron. No właśnie o tym wtedy mówiłem. Ale O tym achievku. szkoda, że tego nie da się na multi zrobić. Prawda. Dobra, tutaj ty. Żeś porobił ósemkowe forty? Nienawidzę ich. Gdzie? Dwa tylko mam. W sensie, że tu na dole mam chyba jeden albo dwa. Tu mam ósemkowy? No nie, gdzieś tak kliknąłem dwa czy trzy Nie, forty i widziałem ósemkowe. czwórkowy. A tu na górze mam ósemeczki jakieś. Tu robisz Ale nic ósemki. poza tym. A jakieś bunty nawet mi powybuchały. Ciekawe, to twoja sprawka, czy? Nie, ale zgaduję, że jak ci pewnie kupuję jakąś część kraju, to i tak się do tego przyczyniam. Co mi tam się zbuntowało? A, stare podboje u otomanów. Dobra. Nic Co specjalnego, masz, że że tak ja powiem. robię te? No, oczywiście, że nie robię. Po co ci robić build by network? O właśnie. Trochę ci zmniejszę przychód. O nie, umarłem. Aj, dobrze, że mi przypomniałeś. Dobra, o tym przychodzie. Ja mam tu drugą część mojego planu blokady twoich tych. Wiadasz. Dobra, gdzie jest ty na zar z handlu masz to. Handel masz 67. No to się już trochę udało obniżyć. No to i tak sporo. Nie no, ogólnie o 5 dych mi spadło w trakcie tej wojny, więc sporo. Priviatiar, priviatiar. No, ale tobie spadło 3 dychy, więc to jest też spora różnica. No bo statki musiałem zabrać, nie? Żeby tutaj. Zresztą No zaraz tak. zobaczę, czy mi się to uda, czy nie uda. Kurka, W to trakcie jest. się to opłaca. A nie, to jest tarcze, które ty kontrolujesz. Zanzibar niby. Spoils of War 13 z Zanzibaru. No bo ty mi kradniesz pieniądze tam. Ryciarz. No, wykorzystuję przewagę floty. No, jak wycofnęli mi?
O, iść w dupę, to kiepsko. O nie, straciłem Diplomatic Reputation. A to nie ja. To ty. Ja? Bo blokujesz moje prowincje z Ivory, z kością słoniową. No to dobrze. Ale to i tak nieduża różnica. Anektowałeś w końcu swojego wasala? Już jakiś czas temu. A, no to spoko. Znaczy jeszcze przed wojną z tobą. No tak, tak. O... flota. Bardzo by mi się teraz przydał ten event o moralach armii. Też bym chciał. Plus 20%, to bym się cieszył jak dzieciak. Ale no, czuję, że to nie ma większej racji bytu. Okej, tutaj to w ten sposób. Tutaj też blokady sobie rozstawiłeś, no spryciarz. No zaraz zobaczymy, czy to ma rację bytu. Okej, Copper Bottoms, dobrze. Nie, no ale powoli leci czas. To jest straszne. No bo na jedynce lecimy. Na ale nie no, jedynka aż tak powoli nie leci chyba. A nie? Znaczy miałem wrażenie, że takie dość powolniaste. A ja po prostu w tylu tych regionach teraz siedzę, że aż możliwe, że też dlatego. No tu widzę no dość spory kawałek mapy. Dzięki temu. Dobra, 64% blokady. D. No tu wszędzie 100%. Dobra, hał. Oj, tutaj zoma blokada. Czy muszę tu dosłać okręty? Ty mi tam blokujesz, a ja tutaj staram ci się armię niszczyć, ale nie wiem, czy to coś da. Chociaż szczerze powiedziawszy, dobrej trochę. No zawsze coś. Okej. Napięta atmosfera, nie powiem. No tak, no, dlatego nic nie mówimy, bo każdy się skupia w innym tym. Na robieniu czegokolwiek innego. Tak jest. Co by tu zrobić? A, chyba to jest dobry moment, żeby zejść ze sceny. O, jak to wygląda? 70% blokad. Kurde, to gdzie ci jeszcze muszę blokować? A, tutaj. Wenecja jeszcze. Serce moje. Ty, że tak powiem. I Aleksandria? Znaczy tutaj z tej strony. Nie, to wszystko co? Masz. Jeszcze tu. A tu nie wpłynąłeś w Morze Czerwone. Właśnie. No, a ty się zaraz tam popłynie. Ładnie. Jeszcze widzę, że tutaj muszę. No, bardzo chętnie. Jak to rozegrać? Sam się zastanawiam. Że nie mam pomysłu.
Nie no, w pewnym momencie będziesz miał tak około 50 warscora, będziesz musiał iść do góry. Znaczy, ja planuję iść do góry, nie mówię, że nie. Tylko nie wiem, którędy. Jak to zaatakować, żeby było najbardziej opłacalne. Jeszcze się zobaczy. No właśnie ciekawi mnie to. Nie wiem, gdzie bardziej mi się podoba, żebyśmy walczyli. Czy właśnie w Wenecji, gdzie mam stolicę i byłoby całkiem spoko? Czy w górach etiopskich? Szczerze powiedziawszy, obie kuszące. Tam góry i tu góry, tam jest gdzieś daleko, jedna bitwa przegrana i umierasz. A tutaj masz niestety trochę bliżej, ale góry jest więcej. I mam więcej fortów takich porządnych. No tak, tutaj mam Arabię, mam zabezpieczoną całkowicie. Bardzo, bardzo podoba. Dobra, to wyglądamy tak, w ten sposób. Dobra, no resta sobie zmniejszymy. No, masz ten buntowników do zmiany władzy? Nie, to są tylko noble. Chciałem cię jakoś tutaj zatrzymać. Wysłałeś ich. Jako tak. Ofiarnych lotków. Tak jest. Okej, okay, dobra. To już zrobione. I teraz gdzie kolejne by tu kroki mieć? To jest 95%. To tutaj też ślimy. Dobra. Kurde, gdzieś ty się znowu wycofał, człowieku. A, biegam sobie tu i tam. Teraz będziemy się tylko tak dziabali, gdzie to coś tu jest. No właśnie, ja tak się staram prowadzić wojnę partyzancką, jak Etiopczycy w XX wieku, ale nie wiem, czy to się uda, bo w końcu Włosi wygrali z Etiopią, więc... To może jednak nie być takie skuteczne, jak mi się wydaje. Dobra. Gdzie ja cię jeszcze nie blokuję? Wenecja. Podpowiem ci. Aha! No dobrze, mi podpowiedziałeś. No przecież stolicę tam. Zapomniałem. Zapomniałem totalnie. Spoko, spoko, spoko. Ja bardzo chętnie przyjmę tam twoje łodzie. No to zobaczymy, co ty tam masz w tej Wenecji. Tutaj nie ma nic. D. O, nie Hunt Pirates, tylko Privateering. Zanzibar. Nie, żartuję, nic tam nie ma. nie mam zamiaru budować łodzi, bo wiem, że tutaj nie wygram. Też. Mam jakieś stare łódki i tyle. Tutaj masz jedną armię. Tutaj tak, tak. Jeszcze liczę na to, że mam większy ten... Manpower Regeneration niż ty, chociaż nie mam żadnego pojęcia, jaki ty masz. Miałem ostatnio event, więc mam na luzaczku to. Szkoda, ja tutaj żałuję, że nie jestem tym... 70 okrętów, wow. Na szczęście dość mało ciężkich. No ciężkich nie mam w ogóle. Stwierdziłem, że nie ma sensu budować ich bez technologii. Ale trochę mi to powoli idzie na drabianie. Więc chyba po prostu zrezygnuję z łodzi. Będę musiał jakoś to rozwiązać inaczej. Okej, zespół słów. O...
Dobra, czyli to, co ja uda mi się tobie spiracić, to wpada do mnie do skarbca, a tobie jest zabierane z handlu, przynajmniej to teraz wiem. Tylko szkoda, że nie mam zasięgu na twoją stolicę, niestety. O, to może był jednak dobry wybór właśnie, żeby przenieść do Wenecji. Nie, ja się muszę przenieść do góry armią, bo to nie ma większego sensu. Co by tutaj zrobić? Sam się zastanawiam. No atakuj! Atakuj. No, dla mnie to im więcej cię okupuje, tym jest lepiej, więc jeszcze tutaj czekam. No akurat tak. Akurat przyrost dyplomatycznych nie jest taki zły. Więc tam jakoś tego nie odczuwam. Tyle, że instytucji nie mam i muszę wydać trochę forsy na instytucje jeszcze. To mnie troszkę. Mi troszkę psuje szeregi. O! Separatystów masz w Chinach. Gdzie oni przeszli? Czy ich zniszczyłeś już? Ja czy coś tam przed chwilą niszczyłem. Teraz bym niszczył kolejnych. To nie jest jakieś tam upierdliwe. Dobra, zobaczmy, gdzie coś tutaj możesz mieć. Co mi to na speedzie? No mam trochę ludzi. Mam tutaj jakby mi się wymknęli rebelianci spod kontroli, żeby ich jakby co stłumić. Ale szczerze to tak trzymam wojska 50-50, bo nie wiem, czasem na Wenecję mi się nie chce zrzucić, a muszę mieć je w miarę blisko. Ale widzę, że statki cały czas tu trzymasz. Nie! Gdzie są statki? Halo? A nie, luz, dobra. Pewnie gdzieś tam są na górze. 100 tysięcy nie robi różnicy. Jakbyś miał 200 tych transportowych, to bym powiedział ok. Trzeba zacząć się bać. Zobaczmy, czy ty budujesz statki transportowe? Nie, to luz. O, migracja. To mi się nie podoba. Dobra, czas drugą armię tutaj przyprowadzić. Naprawdę dziwna sytuacja. Co jest, atakujesz mnie? No pewnie. Czemuż by nie? Tylko River Crossing. Jak będzie coś tutaj, jakaś niespodzianka, to ruszysz wojsko i stracę tylko 28 tysięcy, żeby się dowiedzieć, czy coś tu masz. No dobra, niech będzie. Albo 58. No początek dla mnie jest całkiem niezły. O, spadło mi z nieba, nie powiem. A, kłamałem, mam wszystko tutaj. Kłamałem po raz drugi, nie mam wszystkiego, ale sporo. Jeszcze ekipa specjalna. Taka gdzie indziej. A, to zawsze też cię zmusza do tracenia dość sporej ilości power na chodzeniu.
Ja wiem, zregenerowałem całkiem sporo. To, co ci zabiję, myślę, się wyrówna. Dobra, pomyślmy teraz inaczej. No i właśnie, tak to wygląda. To jest Europka w najlepszym wydaniu. Przepychanki. Tak jest, przepychanki dosłownie. A co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Mogę w sumie odpuścić? Nie, odpuszczenie równa się śmierć. Nie mogę odpuścić. Mogę zrobić tak. Okej, to już wiem, co robię. Robimy klasykę gatunku. Nie, nie wiem, co właściwie robimy. Nie mam pojęcia. Tracisz 10 tysięcy, co? No właśnie, A, patrzę. siedżujesz! What the fuck? Co tu się stało? W 405% to powinno paść w Co 3 tu się sekundy. stało? Co to było, człowieku? Żeś zrobił teraz niezłą jazdę. Nie, mam za mało ludzi, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Weź to sobie. Fajnie to wyglądało, jak tych 10 tysięcy nagle Ja nigdy umarło. nie kapuję, jak sirze działają. W sensie, że ten atak na Assault, że wbijasz się. Ta. No nigdy. O, technologię wziąłeś. Trochę chyba za wcześnie. I co z tego? Mam dość dużo tych punktów. Ja nie mówię o punktach, tylko o moralach. Spadły ci trochę. Ale Chociaż nie teraz zmieniałem. sobie. Tych Nie UMS. zmieniałeś? Nie. Ale teraz doszły morale chyba. No, land morale 1. O, nie. Spadamy stąd. Musimy mieć to. Nie będę zmieniał typu jednostek podczas wojny, no. Zwłaszcza jak masz armię obok. Nie. To nie jest dobry deal. To jest bardzo zły deal. Ja muszę stąd spadać sobie. Boże, ileż to może się siege'ować. Dobrze, niech się siege'uje. Nie, nic mi się nie podoba. Go to. W sumie mogę flotę stąd wycofać, jak już tutaj wszystko ci okupuje. Tak się liczy to do tych. Końc spadło. No, długo. Znaczy, w sumie nie aż tak długo, ale zaszła upierdliwość. Prawda. No, ile tam mamy minut? 30. O, to chyba dobry moment, żeby zrobić
małą przerwę. Tak jest. To dzięki wam za oglądanie. Sorki, że kiepski komentarz, ale jak widzicie, wszystko na skupieniu. Więc widzimy się następnym razem. Pa. Na razie, pa.